Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. Witam Was po tak naprawdę malutkiej przerwie, ale powiem szczerze, że teraz mamy tyle na głowie związanego ze ślubem, ale o tym w dalszej części filmu. Teraz przechodzę od razu do zrobienia śniadania. Powiem szczerze, że jeszcze nawet nie wiem, co ja zjem, bo chyba skończyły mi się płatki owsiane. A tak stwierdziliśmy, że teraz będziemy wyjadać wszystko, co mamy w szafkach, także muszę tutaj coś skombinować z tego, co mam. Ogólnie mam mega ochotę na jakąś taką zwykłą owsiankę, bo jest już dosyć późno. Mam też do załatwienia dzisiaj kilka rzeczy. Owsianka jest dla mnie takim posiłkiem, który syci mnie na dosyć długo, więc teraz to będzie idealna opcja. I dobra, nie mam płatków owsianych, więc ta owsianka, tak myślę, że zamieni się na jaglankę, bo mam w sumie płatki jaglane, trzeba je zjeść. Proszę bardzo. To będzie taka, wiecie, standardowa owsianka. Tutaj Was niczym nie zaskoczę, bo jeśli chodzi o mnie, ja bardzo często sobie powtarzam różne posiłki. Akurat dzisiaj mam mega ochotę na taką jaglankę z masłem orzechowym, z bananem. Ale więcej jeszcze dodam. Została mi połowa takiego mini Snickersa. Chyba on ma około 100 kalorii. Właśnie to jest fajne, że on jest podzielony na dwa. Tak, i jedna połówka ma 97 kalorii, więc super mi się tutaj wpasuje do tego śniadania. Oprócz tego wezmę połowę banana z wczoraj. Często właśnie sobie jem połówki i później dojadam następnego dnia. O nie. No na tym to my owsianki sobie nie ugotujemy. Czy ja mam jakieś mleko dodatkowe? Mam. Halleluja. Zawsze lubię kupić takie rzeczy podwójnie, bo bardzo często one się kończą. I później lubię, jak mam coś w szafce, nie muszę kombinować z innym daniem. Dodam też standardowe jakieś źródło dodatkowego białka, czyli u mnie jest to skyr waniliowy. Tak by the way, byłam w Carrefourze wczoraj, to kupiłam 3 skyry waniliowe, bo bardzo długo ich nie było w Lidlu. Właśnie jestem ciekawa, czy już są. W sumie jak ostatnio byłam, to jeszcze nie było, ale skoro są w Carrefourze, no to może do Lidla też już dotarły. Oby tak, są moje ulubione. Chociaż teraz bardzo mocno konkuruje z nim ten skyr mango marakuja, też jest przepyszny, ale to już Wam mówiłam w którymś filmie. Dobra, bo ja znowu się rozgadam i tyle. Okej, jeszcze tylko cynamonu potrzebuję. Mam wszystko do dzisiejszego śniadania. Jeszcze nie wiem, czy to będzie film Full Day of Eating, czyli tak zwane co jem w ciągu dnia, czy będzie to zwykle... Czy będzie to zwykły vlog? Tak szczerze to wiem, że nic nie wiem. Jestem strasznie zakręcona właśnie przez to, że zostało dosłownie kilka tygodni do naszego ślubu. Jest coraz bliżej. Ale dobra, bo ja się zaraz tutaj rozgadam, zamiast zrobić to śniadanie, więc o tym w następnej części filmu. A teraz zabieram się do robienia. Ale mam zwiechę. Down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I'm home. I've been looking for love so true. When I was down. Pierwszy posiłek na dzisiaj jest gotowy, także zapraszam Was do stołu i troszeczkę sobie do Was teraz pogadam. Tak wygląda moje dzisiejsze śniadanie, czyli taka waniliowa jaglanka, do tego banan z masłem orzechowym i jeden taki Snickers, który ma około 97 kalorii. Ja już tutaj mam swoje śniadanie, więc jest to odpowiedni moment, aby troszeczkę Wam tutaj pogadać. I chciałabym tutaj zacząć od pierwszej rzeczy, o którą możecie pytać tak właściwie. Jest to moje opalenizno. Czy byłam na Malediwach, czy byłam na Dominikanie? Oczywiście się zgrywam, ja jak to ja muszę sobie troszeczkę pośmieszkować. Nigdzie nie byłam, jest to opalenie natryskowe. Bardzo chciałam być opalona na swój ślub. I jakiś czas temu, tak właściwie to kilka dni temu, na Instagram rzuciłam okienko, czy może mi ktoś polecić jakieś solarium w Głogowie. Jednak bardzo, bardzo, bardzo dużo osób napisało do mnie, żebym sobie tego nie robiła, żebym popatrzyła na zdrowie, przede wszystkim na zdrowie swojej skóry i żebym zrobiła opalanie natryskowe. No i ja tak stwierdziłam, że w sumie to jeszcze trochę czasu do ślubu mam, więc jak najbardziej mogę sobie zrobić teraz takie opalanie, sprawdzić jak się będę czuła i jeśli mi się spodoba, to po prostu zrobię na świeżo, na spokojnie przed samym ślubem. No i właśnie wczoraj robiłam, więc teraz taki efekt, jak widzicie, to jest efekt dosłownie najmocniejszy, bo jest to dzień po. Myślę, że jutro będzie też troszeczkę jeszcze mniejsza ta opalenizna, ale jeśli chodzi o mnie, to ja się czuję po prostu
No genialnie. Tak dawno nie widziałam siebie w takiej opalonej wersji. No chyba z 5 lat, jak mam być szczera. Jeśli chodzi o takie naturalne opalanie, to nawet jakbym chciała się poopalać do naszego ślubu, który tak naprawdę dopiero za kilka tygodni. No, kilka tygodni. To nie ma naturalnego słońca, więc tutaj miałam wyjście albo samoopalacz, albo opalanie natryskowe, albo solarium. Solarium odpada ze względu na zdrowie. Samoopalacz odpada z tego względu, że ja mam dwie lewe ręce, kochani, jaki ja bym sobie samoopalacz nałożyła. To ja nie wiem, ten ślub lepiej jakby się chyba nie odbył, bo wyglądałabym dramatycznie. No ale ja już tak mam po prostu z takimi rzeczami, że zawsze dwie lewe ręce i się do tego nie nadaje. Natomiast to opalanie natryskowe, ja jestem po prostu zachwycona. Ta opalenizna jest tak równomierna. Nie wiem, czy wy to widzicie na kamerze, bo wiecie, też kamera troszeczkę przekłamuje. Ja nie wiem, czy na kamerze to na przykład nie będzie pomarańczowe. Mam nadzieję, że nie, że to wygląda tak naturalnie jak na żywo. Ale podsumowując, jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Sprawdzę sobie tylko jeszcze jutro i pojutrze efekt, czyli po 2 oraz po 3 dniach. I wtedy zadecyduję, czy przeciluję zrobię 2 dni wcześniej, czy 3 dni wcześniej, czy może dzień wcześniej. Chociaż myślę, że takim najbardziej optymalnym terminem to będzie 2 dni wcześniej, no ale to zobaczę jutro. Dobra, teraz z innej beczki. Tydzień temu nie było filmu, ale tutaj muszę wam powiedzieć, że tydzień temu w piątek miałam egzamin i 3 dni uczyłam się, naprawdę byłam bardzo dobrze przygotowana na ten egzamin na moich studiach, ale pytanie było tak banalne, że zamiast, jakby się uczyła zamiast tych 3 dni, dosłownie 30 minut, to bym dostała taką samą ocenę. No ale dobrze, przynajmniej wszyscy sobie na spokojnie zdadzą, więc fajnie, fajny egzamin, piąteczkę dostałam. Oprócz tego w sobotę i w niedzielę tydzień temu byliśmy na weselu znajomych. Janek był świadkiem, no to wiecie, to też troszeczkę przygotowań jest, taki młyn w domu. Wiecie jak to jest, ja jeszcze musiałam sobie znaleźć sukienkę, poprzymierzać to i tamto i gdzieś tam ten egzamin się nawarstwił razem z tym ślubem znajomych, dlatego tego filmu nie było. A stwierdziłam, że tak nagrywać na siłę, na ostatnią chwilę to też nie ma sensu i nawet jakby filmy teraz pojawiały się co 2 tygodnie, właśnie ze względu na taki gorący czas dla nas, czas przed naszym ślubem, to nic się nie stanie. Ja po ślubie mam zamiar bardzo mocno przyłożyć się do YouTube'a, do naszej strony 80x20, wrzucać wam bardzo dużo fajnych przepisów do przepisnika, no ale to oczywiście już niebawem. Wiecie, ja tak cały czas mówię niebawem, za kilka tygodni, za jakiś czas, bo nie chcę zdradzać tej daty ślubu. Chciałabym, żeby to była taka troszeczkę niespodzianka, tak sobie powiedzieliśmy od początku, i chciałabym to po prostu podtrzymać. Mam nadzieję, że też to rozumiecie. Dobra, widzimy się zaraz. Bałciusia, kto jest taki piękny? Pchełka? Pchełka nie jest zainteresowana występowaniem na YouTubie. Tak sobie myślimy właśnie z Jankiem. Kurczę, chyba jestem mocno prześwietlona. Sekund 5. A jak zwykle muszę coś tutaj poprawiać, nie w tą stronę. Teraz jest znowu pomarańczowa, jak jakaś pomarańcza. Dokładnie teraz widzę w tym podglądzie, że aparat bardzo mocno przekłamuje i na pewno nie jestem taka pomarańczowa, jak to tutaj wygląda. Ale słuchajcie, tak sobie teraz kminimy nad podziękowaniami dla rodziców i dziadków. I wyciągnęłam właśnie swój stary album z dzieciństwa. Ja w ogóle mam tak dużo albumów z dzieciństwa. I myślimy nad złożeniem jakiegoś filmiku. Z tego względu, że po pierwsze to jest bardzo miłe, jak zrobi się coś takiego od siebie. A po drugie, ja jako taki introwertyk, no ja jestem mocno nieśmiała. Możecie tego nie widzieć, bo wiecie, no ja nagrywam filmy, jednak co innego to jest nagranie filmu i mówienie do kamery, gdzie obok mnie nikogo nie ma, a co innego jest mówienie do 60 osób stojąc na środku sali. I myślę, że mogła to by być dla mnie dosyć problematyczne i mogłabym się mocno jąkać i troszeczkę stresować, dlatego stwierdziliśmy, że właśnie będziemy teraz myśleć nad jakimś fajnym filmikiem, żeby to puścić i to było w ramach podziękowania. A jeśli chodzi o mówienie do mikrofonu, to głównie będzie o nas mówił Łukasz, no bo wiadomo, on ma już bardzo duże doświadczenie w tym. Jak wiadomo, jest wodzirejem i DJ-em weselnym, także co chwilę musi to robić. No, a takie podziękowanie myślę będzie bardzo fajne. Oprócz tego chcemy zrobić jakieś prezenty, wiadomo, kupić, ale to chyba w następnym tygodniu. Teraz już mamy piątek, słuchajcie, ja jutro mam szkołę od 9 do 20 niby. Mam nadzieję, że nas puszczą szybciej, bo to nie zdalne, tylko stacjonarne, także mam taką nadzieję. Ale te zdjęcia są takie boskie z dzieciństwa, powiem wam, że chyba sobie dzisiaj zrobię taki wieczór, oglądając te wszystkie stare zdjęcia. No, coś fantastycznego. Kurczę, jeśli mówię bardzo mocno chaotycznie, to musicie mi... Czy ja się zacznę kiedyś? No ja w ogóle nie umiem mówić.
Dobra, jeszcze raz. Kurczę, jeśli mówię jakoś bardzo chaotycznie, to musicie mi to wybaczyć, ale naprawdę 2 tygodnie nie nagrywałam, a ja się czuję, jakbym nie nagrywała co najmniej miesiąc. Dobra. Sprawdzam sobie ten album, a my widzimy się przy obiedzie. Właśnie wróciłam z Lidla i powiem wam, że sprawdziłam specjalnie, czy są te skry waniliowe. No i niestety w Lidlu dalej brak. Ale ciekawe, o co z tym chodzi, bo przecież zawsze ich było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Szczególnie tutaj w Lidlu, w Głogowie na Starówce. Kiedy bym nie poszła, to mogłam dorwać tak naprawdę ile chcę. Więc ciekawe, o co chodzi z tym, że tak nagle zniknęły. I to już na taki długi czas. Kupiłam pieczywo, hummus, serek śmietankowy, cebula. Bez cebuli nie ma nic. Pomidorki, takie ładne były, to wzięłam. 2 mozzarelle. Oliwa truflowa, moim zdaniem ona tak pięknie pachnie, jest tak smaczna i daje taki zapach do potrawy. Szynka z piersi kurczaka, a także szynka prosciutto. No bo właśnie, dzisiaj mam mega, mega, mega ochotę na makaron właśnie z szynką prosciutto. Ze szparagami, jak zobaczyłam, że szparagi są w promocji z 15 na 8 zł, to mówię, dobra, biorę. W końcu jest cena odpowiednia. I do tego jeszcze śmietanka. Jeśli chodzi o śmietankę, to ja zawsze używam albo 18, albo 12. 12 nawet chyba nie widziałam dzisiaj w sklepie, więc wzięłam 18. Moim zdaniem jest to fajna zamianka. Mniej tłuszczu, przede wszystkim tłuszczu nasyconego. Ale ten makaron ogólnie za mną tak chodził, że dzisiaj jakbym go nie zjadła, to nie wiem. Chyba bym cały dzień jutro o nim myślała. To sobie tylko pochowam. Dobra, umyję sobie szybko tylko szparagi i widzimy się zaraz. Będę tutaj sobie szykować obiad i przy okazji właśnie troszkę... Wow, patrzcie jak dużo szparaga odpadło. A z tego co wiem, szparag się złamie w tym miejscu, w którym powinien. I ta część, która się odrywa, to jest taka część stara. No dosyć dużo. Pamiętam, że w tamtym roku jak raz odrywałam szparagi, to tylko tyle było oderwane. No trudno. Jeny, a słuchajcie, co do szparagów, teraz jak byliśmy na weselu znajomych, to były szparagi właśnie owinięte w szynce. Ja nie wiem, ja chyba wszystkie zjadłam, jakie tam były. No ja tak wiecie, ja nie lubię aż tak jeść tych przekąsek na zimno na weselach. Zazwyczaj tylko preferuję to, co jest na ciepło. Ale jak ja zobaczyłam szparagi, to ja mówię, oho, oho, jest przekąska idealna dla mnie. Jeśli w ogóle chodzi o całe nasze wesele, to ja wam powiem, że ja myślałam, że to będzie taki luzik, że tylko sobie znajdziemy wykonawców, tam ustalimy datę, wszystko zaklepiemy i koniec. Ale ja wam powiem, że ja teraz cały czas coś robię, jak chodzi o ten ślub. Albo coś domawiam, albo czegoś szukam, coś tam rozkminiam, czego nam w ogóle brakuje. No mnóstwo jest takich pierdół, o których w życiu bym się nie spodziewała, że w ogóle będą do zrobienia, że coś takiego się robi, że trzeba. Pamiętam, jak ktoś mi kiedyś powiedział, że właśnie przy ślubie jest tak dużo rzeczy do zrobienia, a ja takie, nie, no to pewnie tylko przy takim, gdzie jest, nie wiem, 150 czy 200 osób, a nie takim jak my, tam powyżej 50, ale powiem wam, że to jednak wcale tak nie wygląda, że mniejsze wesele to mniej rzeczy do zrobienia. Ale na maksa się cieszę i wszystkie te rzeczy związane ze ślubem na maksa mnie uszczęśliwiają. Także tutaj muszę przyznać, że wszystko to, co robię, sprawia mi niesamowitą radość. A jeszcze teraz w poniedziałek mamy... Poniedziałek, czyli jutro dla was, bo film pewnie wleci w niedzielę. Czyli w poniedziałek mamy spotkanie z menadżerką sali Sułkowskiego. I na maksa nie mogę się doczekać, bo pewnie będziemy wszystkie szczegóły już ustalać, omawiać. Więc jaram się naprawdę konkretnie. Bardzo czekałam na to spotkanie, bo wiem, że to spotkanie już tak sygnalizuje, że gdzieś ten ślub jest dosyć niedaleko. Ale dobra. Jeśli nie będą się te filmy teraz tak zbyt systematycznie pojawiać na obydwu kanałach, to pamiętajcie tylko, że właśnie przez to, że mamy dosyć sporo na głowie. Jeszcze gdyby nie te studia, to troszeczkę tego czasu byłoby więcej, a tak to widzicie. Jutro jest sobota. Mam cały dzień zajęć, w niedzielę też mam zajęcia, no to też trzeba pojechać, stracić czas na dojazd i tak dalej. Przed chwilą też miałam taką rozkminę, dlaczego jestem taka śpiąca. A powiem wam, że przez to, że właśnie nagrywam, to też troszeczkę ten dzień inaczej mi leci, no bo wiadomo, jak robię jakiś posiłek, czy cokolwiek robię innego, to zabieram tą kamerę, muszę ją poustawiać, włączyć i tak dalej, i tak dalej. No i ja drugiej kawy nie piłam, kochani, więc wszystko już jasne. Ja bez drugiej kawy jestem takim śpiochem zawsze. Także zaraz jeszcze czas na kawkę będzie, ale to najpierw sobie zjem obiad i za jakieś chociaż te pół godziny wleci kawka. Thank you.
Obiadek dzisiejszy gotowy, powiem Wam szczerze, że on tak pachnie. Jeśli też jesteście takimi fanami albo fankami szparagów jak ja, to koniecznie musicie sobie tego zrobić. To jest właśnie cebula, szynka prosciutto, szparagi, no i po prostu śmietanka 18 wymieszana z wodą, aby po prostu tego sosu było więcej, a niekoniecznie więcej było śmietanki. Bez czego ten kanał nie mógłby istnieć? Oczywiście bez testu smaku. Także sprawdzimy, czy ten makaron smakuje równie dobrze, jak smakował rok temu, bo ostatnio chyba z rok temu go jadłam dosłownie. Jeśli chodzi właśnie o szparagi, to na ostatni sezon szparagowy. Powiem Wam, że ten makaron to jest coś fantastycznego. Jest tak smaczny, ja tak uwielbiam to połączenie smakowe. Dobra, zajmuję się jedzeniem. Przyszła mi jakaś paczka i szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Bo tych paczek zamówiłam naprawdę bardzo wiele właśnie w związku ze ślubem. I tak sobie stwierdziłam, że standardowo zrobię taki unboxing. Tylko tym razem nawet nie wiem, co to jest. Na pewno coś ślubnego. Ooo! Wiecie, co przyszło? Szlafroczki! Ale super! Aż mi żal tego rozpakowywać, tak ładnie jest zapakowane. Proszę bardzo, panna młoda. Widać? Nie widać. Ja to po prostu jak robię unboxing, to pożal się panie. Taki biały dla mnie, panna młoda, tylko sprawdzę, czy dobry rozmiar wysłali. Tak, to jest SK, czyli dobry. No taki standardzik, wiecie, chciałam biały, no bo tak najbardziej mi pasuje do tego dnia. No i tutaj nie wiem, czy rozpakowywać, bo... Ale pokażę Wam tak tylko, że tutaj mam drugi złoty właśnie dla mojej świadkowej z napisem Świadkowa, dla mojej kochanej przyjaciółki. Także na pewno będziemy miały przepiękne zdjęcia oraz filmiki z przygotowań właśnie w tych szlafroczkach. No mega, super, mega się cieszę. No ale dobra, nie byłabym sobą, gdybym tego nie przymierzyła. Tak na sekundkę tylko, wiecie jak jest. Zobaczyć, czy wszystko gra. Ta-dam! Nie no, jaram się na maksa, kochani. Słuchajcie, ja się tak nie mogę doczekać. Łukasz tak samo. No po prostu każdy dzień teraz odliczamy. Słuchajcie, co jeszcze chciałam powiedzieć? A, bo możecie pytać tylko skąd szlafroczki, to one są po prostu z Allegro. Taki komplet był dwóch szlafroków za 200 zł. Oczywiście można było wybrać rozmiar jednego i drugiego oraz nadruk z tyłu. Ja wzięłam standardzik, czyli panna młoda i świadkowa. Ale z tego co wiem, można dać sobie na przykład nazwisko. Także też fajna opcja. Jaram się na maksa. Stwierdziłam, że zjem sobie teraz takie zwykłe zapiekanki. Będą to zapiekanki z kajzerek wieloziarnistych. Na to dam mozzarellę, pomidora, całość poleję kremem balsamicznym. A no i jeszcze te kajzerki lekko przesmaruję tym pesto bazyliowym. Jakoś tak mega naszła mnie ochota na takie właśnie zapiekanki zwykłe. Do tego myślę, że zrobię sobie jakąś miskę sałatki ze świeżych warzyw, aby tych warzyw troszeczkę podbić dzisiaj, aby było ich więcej. No i nie przedłużam, zabieram się za robienie. Jak widać, grzanki już mam gotowe. Miałam mega ochotę właśnie na taki posiłek. Myślę, że oprócz tego i tak sobie zaraz zjem sałatkę, no bo tak naprawdę tutaj co mamy? Kawałek pomidora. Nie wiem ile tutaj jest, no taki jeden niecały, więc zdecydowanie chciałabym sobie podbić troszeczkę warzyw do tego posiłku. Myślę, że po prostu zobaczę, co tam mam w lodówce. Chyba mam mini marchewki, to sobie po prostu coś pochrupię. A jak nie, to zrobię taką sałatkę ze świeżych warzyw. Troszeczkę plany się pozmieniały, bo właśnie dostałam wiadomość, że dzisiaj jest spotkanie rodzinne na działce, więc oczywiście bardzo chętnie pójdę. Więc możliwe, że już dzisiaj nic nie będę nagrywać i jeśli faktycznie nic już nie dogram, to chciałabym się z Wami pożegnać, żeby tym razem nie kończyć filmu tak bez słowa zakończenia. Kochani, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Te filmy teraz będą troszeczkę krótsze, mniej się będzie działo, ale właśnie z tego względu, że zaraz tak naprawdę, no zaraz, wiecie, zaraz w cudzysłowie, mamy ślub, no i gdzieś tam tych przygotowań jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Mam nadzieję, że to zrozumiecie, ale pamiętajcie, za jakiś czas na pewno wrócimy z fajniejszymi, z dłuższymi filmami. A tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!
try.